czym jest takie malowanie obrazów? Malowanie obrazów wynikające z potrzeby ducha, potrzeby serca, potrzeby gdzieś ukrytej w nas jako ludziach, jako indywidualnościach, którzy gdzieś dążą, gdzieś pragną, gdzieś marzą o tym, żeby to, co wewnątrz, przelać na płótno, na papier. Adam Razik, jesteś na kanale o malowaniu obrazów krok po kroku. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, bo będę tutaj mówił o tym właśnie, czym różni się malarstwo od innego rodzaju malowania, dlaczego robię ten vlog i dla kogo go robię, no i o wielu, wielu innych rzeczach, o których na pewno warto usłyszeć. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Na początku wypada zacząć od moich kolegów z tyłu, którzy wiszą jeszcze na sztaludze. Tak, czy oni są... nie dostali jeszcze imion. Może wy... Właśnie, nie może wy, ale... taki mi przyszedł pomysł do głowy, zanim zacznę ten odcinek i o tym, co chcę do was dzisiaj powiedzieć, to przyszedł mi pomysł do głowy taki. Powiedzmy, że to jest Zenek i Benek. Takie mi imiona przyszły do głowy, ale tak. Jeżeli ktoś z was zauważa w tych obrazach... Tak wymyśliłem sobie właśnie dzisiaj, przed przystąpieniem do nagrania. Dlatego ich powiesiłem, żeby jeszcze tu wisieli, żebym tutaj nie czystego płótna nie zawieszał, żeby mi tu nie migotało na ekranie. Jeżeli ktoś z was już na tym etapie, bo mówię, że obrazy jeszcze nie są skończone, trochę detali, szczegółów brakuje i właśnie o to chodzi. Jeżeli ktoś z was rozpoznaje, podobni są do... Najlepiej to by było, gdyby to była jedna osoba, bo... dobra, chaos to jest domena, druga natura Adama Razika. Jeżeli ktoś z was rozpoznaje w tych osobach kogoś, kogo wam przypominają, czy to znajomego, kogoś z rodziny, no nie wiem, jakąś osobę po prostu, którą znacie, bliską, dalszą, to proszę was o to, najlepiej, żeby było to jedna osoba bo pomyślałem o tym, że jeżeli rozpoznajecie, to napiszcie do mnie, przyślijcie najlepiej zdjęcie tej osoby, żeby mógł każdy z tych portretów skończyć i dodać im podobieństwa tej osoby, żeby to nie były anonimowe dwie postaci, które znalazły się na tym obrazie i wynikały z mojej intuicji, którą gdzieś tam mi podpowiedział pędzel. Dlatego jeżeli rozpoznajecie kogoś, kto wam przypomina jedna z tych postaci, bądź najlepiej dwie, bo jeżeli przyślą mi dwie osoby, to później będzie trudno ten obraz podzielić na pół. A chciałbym go ofiarować właśnie tej osobie, która tu widzi podobieństwo. Namaluję tak to podobieństwo. Wzbogacę te, czy dodam im szczegółów, dodam im podobieństwa właśnie do osób, na których bazie zdjęcia, które mi przyślecie, i podaruję wam ten obraz. Także to mi taki konkursowy dzisiaj wstęp. To było co do konkursu. Także jeżeli macie, to na maila mi tam przyślijcie fotkę, powiedzcie mi, przypomina mi to tą osobę, przepraszam, wysyłasz mi zdjęcie, ja upodabniam tych moich dwóch towarzyszy, Zenka i Benka. No oczywiście napisz, jeżeli to tylko będzie jedna osoba, to właśnie, no trudno, no to drugą zrobię po swojemu. Najlepiej byłoby, gdyby to te dwie osoby były od jednego autora, to wtedy ten obraz mógłby trafić do tego autora. Upodobniłbym je do właśnie tych osób i no zamykając to. Okej, czyli taka prośba. Dzisiaj chciałem powiedzieć tak krótko o tym, dlaczego ja to robię, w ogóle ten wideoblog, bo ostatnio mnie tak poruszyło to ten komentarz. Nie chcę, żeby się teraz tłumaczyć, ale powiem wam taką rzecz. I od tego zacznę, a później powiem, dla kogo jest to i dlaczego tak myślę i dlaczego to robię i dlaczego w ten sposób to robię, co tutaj robię i dlaczego te moje odcinki wyglądają. To było na przełomie 2012 i 2013 roku. Założyłem dokładnie 27 grudnia ten wideoblog.
I na początku wszystkie moje działania w moim życiu, jakieś takie twórcze działania, wynikały z jakiejś potrzeby takiej płynącej, z jakiejś motywacji, która była, i to będę już tu wam pokazywał niejednokrotnie wiele, wiele takich moich pomysłów, moich, ale to będą, to przyszłość, to na razie o tym nie mówię. I dlaczego ja zacząłem to robić? Jest dwa albo trzy nawet powody, dlaczego ten wideoblog nagrywam. Po pierwsze, to jak przeglądałem sobie YouTube'a i no bo to głównie na YouTubie i popatrzyłem na te osoby, które wtedy tam malowały i takie wideo, głównie to były zachodnie produkcje i to nie były polskie, bo jak się później okazałem, jestem pierwszym na świecie po polsku, to jest pierwszy wideoblog na świecie po polsku o malowaniu obrazów krok po kroku. Tak kiedyś nawet na tych filmikach czy tam w opisach sobie pisałem. To mnie zastanowiło, to mnie sprowokowało, że no tak się nie maluje. Jest taki bardzo, no nie chcę tutaj nazwisk wymieniać, nie chcę tego robić, ale i sposób malowania tych obrazów, które tam zobaczyłem, sposób, później traktowanie samej materii farby właśnie, jak to robią, sposób nakładania jej, po prostu każdy, to nie było to po prostu mówię, tak się nie robi, tak się nie maluje, to nie jest malarstwo. I to mnie to był taki pierwszy taki bodziec, taki sprzeciw mój, taki sprzeciw, żeby po prostu tak nie, tak to tego nie robi się, tak po prostu się nie maluje obrazów, to nie jest malarstwo. Do tego właśnie zmierzam, że ja na tym blogu chcę malować, ale nie malowanki, nie obrazy efekciarskie, nie jakieś odpustowe kicze, po prostu tu chcę, żeby to były, i teraz nie piję do nikogo, ja chcę się odciąć po prostu od tego. Ten może być niszowym, ten wideoblog, może być z najmniejszą oglądalnością na YouTubie, ale chodzi mi o przekaz do ludzi chcących uczyć się malarstwa, chcących uczyć się, ja też nie aspiruję do jakiegoś wielkiego artysty, bo jak już wiele razy powiedziałem, nie czuję się artystą w tym sensie, no jestem dyplomowanym absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i tak dalej, ale nie chodzi mi o teraz jakiś artyzm, który tu będzie wypływał z tego, tylko żeby każdy, kto będzie ten wideoblog oglądał, będzie jakoś, będę mu podpowiadał, będzie jakiś czerpał z nich treści, które mu pomogą w tej drodze. Bo ja ja po prostu, to moje doświadczenie z malowaniem to jest po prostu ciągłe uczenie, ciągłe na jakichś błędach, na błędach, na błędach. Ja chciałem po prostu, żeby widząc te błędy w traktowaniu tej materii malarskiej, może nawet nie powinienem to malarstwem nazwać, to co ludzie robią na tym, bo takie nakładanie farb jakimiś tam miotełkami, jakimiś, już nie przytoczę innych tych atrybut, nie, a te nawet narzędzi, przyborów, którymi ludzie malują obrazy, po prostu to tak się nie robi, ja dlatego to był mu taki sprzeciw i ten wideoblog, mówię, pokażę ten proces, jak się to robi, jak się miesza farby, jak się nakłada je na płótno, co jest najważniejsze w tym malowaniu, jak to traktować, jak cień, jak to, te zależności barwne, te podstawy, po prostu. I tak, to był pierwszy taki bodziec, taki pierwszy sprzeciw mój płynący z tego, że nie, ja chcę to pokazywać, jak to naprawdę malarz, malarka powinny robić. Powinny. W sensie, to też nie jest jakieś narzucanie. To chciałem ten sposób swój przekazać, żeby to było jasne, oczywiste i w praktyce to pokazać. W praktyce. Nawet ci, którzy mnie oglądają od dawna, to wiedzą, że moje pierwsze odcinki to były na żywca 20 parę minut. Miałem sobie nawet dzisiaj policzyć, ile to jest, tak, gdyby nagrać, gdyby tak to sumować, tych 740, dzisiaj będzie chyba 9 odcinek, gdyby to tak podsumować, średnia moich filmów tam, nie mówię teraz o tym ostatnim okresie, bo to już naprawdę przesadzam niejednokrotnie, bo godzina 16, jakieś godzina 15, to już naprawdę są długie odcinki, to już mógłbym zawrzeć w nich 3 takie moje, standardowy mój odcinek trwał 22 w porywach 23 minuty,
To było zależne od pojemności karty kamery, którą miałem i po prostu, którą dysponowałem i pamiętacie te moje nagrania, one są po prostu urywane, ten zapis się skończył, koniec. I Razik tak na żywca to wrzucał do tego netu i po prostu na tego YouTube'a tak to wyglądało. I mówię, gdyby to teraz zebrać, to pewnie w miesiąc by trzeba było siedzieć od rana do nocy 24 godziny na dobę i to oglądać. I to był ten pierwszy moment. Pierwszy mój sprzeciw, pierwszy mój bodziec do tego, żeby te filmiki robić. Oczywiście też córka mi namówiła, tata sama prowadzi wideoblog, taki lifestyle'owy. No teraz ma przerwę, ale mówi, spróbuj, odważ się. Kaja, pozdrawiam cię z tego miejsca bardzo serdecznie. I ten bodziec właśnie wypływał z tego, tak się nie maluje, tak się nie uprawia malarstwa, tak ja chcę pokazać to, jak to się naprawdę robi. Wynikające z mojej praktyki, z mojego doświadczenia. I z tej nauki, którą gdzieś tam odebrałem. Druga rzecz to ten mój sprzeciw, drugi sprzeciw, to widziałem ludzi, znam wielu ludzi i widzę ludzi, którzy kupują obrazy, gdzieś tam już nie będę wymieniał tych portali, na których się kupuje takie landszafty, dobra, nie chcę nikogo obrażać, nie chcę nikogo po prostu dyskutować z czyimiś gustami, ale to właśnie, że tam za 100-150 zł albo obrazy, które kupowane w marketach budowlanych, człowiek sobie pakuje kredyt, buduje dom, kupuje mieszkanie, a później wiesza na ścianach po prostu fotografie na płótnie albo jakieś tam właśnie za takie pieniądze niewielkie. I to był mój drugi sprzeciw, żeby pokazywać, że to malarstwo, że to taka inwestycja, to trochę tak troszeczkę takie moje wychodziło tutaj ego z tego, że może ja gdzieś tam komuś się spodobam i taki obraz będzie. I miałem takie, były takie sytuacje, żeby wyobraźcie sobie, że nagrywałem filmik, jeden z odcinków, wrzucałem go na YouTube'a w nocy, tam późnym wieczorem, a następnego dnia rano miałem 4 zamówienia na ten obraz, który tam malowałem, bo tak kiedyś malowałem, nawet jeżeli to trwało 4 odcinki, ale z takim efektem końcowym, którego może teraz tu mi brakuje i też boleję nad tym i postanowiłem, że będzie więcej tego efektu końcowego widać na moich, w moich odcinkach. I to był taki drugi sprzeciw, że po prostu ludzie, kupujcie, otaczajcie się sztuką, otaczajcie się malarstwem, bierzcie przykład z dobrych wzorców. Jeżeli masz powiesić na ścianie byle co, to lepiej nie wieszaj niczego. No, powieś sobie fotografię swojej małżonki albo, nie wiem, dzieci po prostu, czy rodziców, czy kogokolwiek. Po prostu nie. I to był ten drugi mój sprzeciw. A trzeci to już nie był taki sprzeciw, tylko po prostu wynikało to z tego, że chciałem... Ten odkryłem w sobie po paru odcinkach, że to dociera, że ludzie zaczynają pisać, że im się to podoba, że czerpią z tego motywuje ich to i po prostu to mnie tak napędzało i napędza do dzisiaj, że tyle czasu, energii w to teraz pakuję. Teraz się chcę temu oddać już tak naprawdę bez reszty, w sensie takim, że nagrywam te filmiki, spędzam wiele godzin nad tym, później to z takimi problemami, trudnościami, no ale chcę, bo tam gdzieś ta myśl, gdzieś tam też z tyłu głowy, jak to mawiamy, mi tam świta, że coś tam po sobie zostawię i ten materiał taki, powiedzmy, edukacyjny gdzieś tam zostanie na tym YouTubie i ale to... To już taka, poza tym taka archiwizacja tego, bo tam można sięgnąć i zobaczyć, jaki wtedy byłem, jak na pewne sprawy, teraz nawet się z pewnymi rzeczami nie zgadzam, w sensie nie malarskim, już teraz mówię bo tam dorzucałem do tego jeszcze inne aspekty, że tak powiem, ale to jak będziecie oglądać jakieś stare moje filmy, to sami zrozumiecie, o czym mówię. Ale najbardziej mnie motywuje, najbardziej mnie napędza
to to, jak do mnie piszecie, że ja sięgam teraz, kupuję farby, wyciągam je za szafy, tam farby, pędzle, sztalugę, albo po prostu właśnie kupuję, zaczynam, że was tą energię tą przekazuję, że tą moc tego, tego cieszenia się tą pasją, że taką, takim zaangażowaniem w to, taką, jeżeli tylko w ten, gdzieś tam przez ten mój przekaz dociera do was no bo tam nie ma zła, nie ma w tym przemocy, nie ma agresji, to jest po prostu sama przyjemność, sama radość, samo obcowanie, taka empatia, takie obcowanie z tą materią. Ktoś mi wczoraj powiedział, że najbardziej rozmawiałem z pewną osobą, powiedziała, że najbardziej ją poruszyło to, dobra, powiem, Elu, pozdrawiam cię w tym momencie, że jak powiedziałem o tej palecie, że to jest najważniejszy atrybut malarza. I to ją tak najbardziej urzekło w tym, że zaczęła oglądać moje filmiki. I wielu z was mi pisze o różnych aspektach tego mojego zarażania was tą pasją, że właśnie, że tak, o takich rzeczach mówię, których nie znajdziecie w innych vlogach, w innych poradnikach. Czyli to zarażanie, ten przekaz do was płynący w ten... I właśnie, żeby to uczyć tych prawideł, żeby to pokazywać, jak to naprawdę powinno się robić, żeby w jakie te błędy nie popaść, te złe maniery, nawyki i tak dalej. Bo ja wiem, jak sam długo, przez długi czas z tym walczyłem, jak pewnych rzeczy nie potrafiłem zrozumieć, jak pewne rzeczy dla mnie były obce, bo uważałem, że to może to inaczej, może i... No a później to już przyszedł ten ostatni, że tak powiem, z argumentów, to już będzie ten czwarty, że po prostu to uwiecznianie, to archiwizowanie moich tutaj dokonań. No ale ten aspekt pedagogiczny taki, wiecie, no bo wcześniej zastanawiałem, po co ja to robię, w sensie takim, że dla efektu tego nie robię, bo nie maluję takich obrazów, no bo bardzo mnie dotknął ten komentarz tego, że to poprawiam, mogę to setki godzin malować. I tak się zastanawiałem, dlaczego ja tak te setki godzin mógłbym malować, dlatego właśnie, że to kocham, że to lubię. I później myślę tak, to teraz co, ja mam się temu poddać i robić tak, jak ta osoba mnie krytykująca uważa, że co, że ja powinienem teraz to zrobić w pół godziny i przyspieszyć, pokazać, że ja nie popełniam błędów, że jestem geniuszem, że ja jestem takim artystą, że po prostu narody klękajcie? Nie! Ja mam was zarażać, ja mam was zachęcać, ja mam wam pokazywać, co... Dlatego jeszcze powiem o jednej rzeczy. Spotykam się też na co dzień z wieloma szkołami takimi, znaczy na co dzień, w sensie takim, że widzę, jak ludzie, którzy chcą to robić, angażują swoje moce w to, żeby się nauczyć, malować, rysować, zapisują się do szkół. I jak widzę, jak ten świat jest wykorzystuje takie osoby. Ja też temu daję odpust, daję temu tamę. Po prostu nie można tak robić. Dla samych pieniędzy, dla samego tego, ja nigdy nie biorę pieniędzy za to. Ja tutaj nie zarabiam na was, dzieląc się tą wiedzą. Po prostu dlatego widzę, jak na przykład tylko są nastawione na to, żeby zysk czerpać. Te osoby chodzą do tych takich szkół, do takich jakichś placówek, które kształcą, jakieś organizują kursy. Ale... I tam płacą za to naprawdę duże pieniądze. Taki, nie wiem, miesiąc... Dobrze, nie będę już kwot zmieniał, tym bardziej szczegółów. Ale płacą pieniądze i nic z tego nie mają. I później okazuje się, że piszą do mnie, że chodzą gdzieś tam do szkoły, chodziło. I dopiero odkryciem jestem dla nich, że tutaj nagle się okazuje, że więcej się nauczyła z vloga Razika niż chodząc do szkoły jakiejś tam wieczorowej, której się uczyła malowania czy tam innych rzeczy. No malowania w sumie, malarstwa. I to jeszcze górnolotnie się te szkoły nazywają, tam mają w tych tytułach, dobra, ale już nie na nikim, nikogo nie krytykując i na nic się nie użalając. To tak generalnie chciałem o tym powiedzieć, że moim
posłaniem, moją misją jest moją misją, misją mojego vloga jest dzielenie się z wami moją praktyką, moim doświadczeniem i zarażanie tą pasją. I nawet jeżeli widzisz, że ja jakiś błąd popełniam, to to powinno ci dać też do zrozumienia, bo od razu odciąłem sobie ten temat mistrzostwa, że ja nie chcę takiego mistrzostwa, chociaż i teraz właśnie wczoraj powiedziałem w poprzednim odcinku, że zrobię takie odcinki mistrzowskie. Zrobię, oczywiście, one będą mniej dla was pomocne, ale też zrobię mistrzowskie, zrobię do końca z tymi malowaniami tych obrazów, żebyście widzieli efekt, żeby widzieć, bo będzie mniej intuicji, będzie po prostu czyste, żywe mięcho malarskie, żeby w interpretacji, na przykład zdjęcia, na przykład natury. Ale to nie ma być, jak gdyby nie jest moim celem. Tym celem jest właśnie zarażanie, tutaj wam przekazywanie tego, co tam. I to po mnie, właśnie wracając do tego wątku, już na tym kończąc, że ten materiał to jest zgromadzony na tym YouTubie, w tym moim vlogu, to będzie gdzieś tam po latach właśnie, już będzie Razik pewnie nie będzie żył, a będą jeszcze ludzie czerpać z tego wiedzę, będzie ci oglądać. Mam nadzieję, że technologia nie pójdzie gdzieś, nagle filmy zostaną robione. Nie, no pewnie to przetrwa jeszcze długie lata. Dobrze, teraz tak. czyli jestem przywiązany i będę polecał takie prawidła, kanony, zasady, reguły malarstwa, takiego naprawdę. Nie powiedziałem o jednej rzeczy, którą też bardzo ważną, już pomijając tego YouTube'a i tych innych twórców, którzy, no, jak widzę, że o tym już też wielokrotnie mówiłem, że w innym kontekście się nakłada plamy na obrazie, że nie maluje się całościowo na przykład nieba, później drzewek i tam trawki po kolei, tylko no, o takich rzeczach, to drugim, jak gdyby, takim moim już wynikającym z własnych doświadczeń, takim spostrzeżeniem, ale to już odnoszę do twórców malarstwa, do wybitnych, do naszych mistrzów polskich, mistrzów, nie wiem, czy ja bardzo chętnie oglądam, jeżeli jestem gdzieś w galerii sztuki, czy w muzeum, bardzo są rzadko wystawiane, ale bywają, zdarzają się. Ostatnio właśnie oglądałem taki obraz Malczewskiego. Bardzo lubię oglądać obrazy niedokończone. Jeżeli macie, to może to wam potwierdzi moją tezę, potwierdzę moją tezę. Obrazy niedokończone mistrzów. Po prostu, jak Van Gogh, widziałem jego, na przykład obraz niedokończony, zaczęty obraz Van Gogha, tam było wszystko już zaplanowane. Tam nie było takiego, że to, o czym mówię, że całościowo malujemy. W malarstwie nie ma tam mowy o tym, oczywiście teraz to, dobra, tam nie ma mowy o tym, czy ten wspomniany Malczewski, to tam już każdy plan był widoczny, ten obraz był niedokończony, tam były dopiero plany położone, a tam było widać, co na nim będzie namalowane, tam było widać prawie detale, jeszcze tak patrząc na to oczami wyobraźni, to już wszystko było powiedziane. I ja chciałbym to wam przekazywać, że na każdym etapie obraz już jest, on może być jeszcze niepoprawny, on może nie być trafiony z kolorystyką, z jasnościami, ale już pewne plamy już są położone, kolor dobrany, już wybrany, to, o czym mówię. I takich reguł, takich prawideł, tutaj będziecie takie reguły, prawidła odnajdować. To o tym. Czyli odróżniam malarstwo i mój kanał, mój vlog będzie niszowy, czy jest niszowy, oglądalność ma taką, jaką ma, na tym nie zależy, ale mówi o regułach, prawidłach, radzę wam, wskazuję, kieruję, jakoś podpowiadam, doradzam o tym, jak malować, ale te obrazy, które będą malarskie, będą tym. Ja mówię o malarstwie, ja nie mówię o malowankach odpustowych. Po prostu to ma być malarstwo. I odcinam się w tym momencie od tego. I nawet sobie pomyślałem, że może mój wideoblog powinien nazwać Malarstwo krok po kroku. No ale już dobra, nie będę aż tak, tak zachłanny na to, żeby mówić o tym, że ja jestem wielkim malarzem i artystą.
Nie. Jestem takim samym jak wy. Takim samym poszukującym w tym malarstwie, odnajdującym w tym pasję, tym przyjemność. I to jest dla mnie najistotniejsze. I to jest jako procesu, jako cieszenia się tą materią farby, obcowania z tym i tym później. To nie jest malowanie nastawione na efekt. Efekt jest oczywiście później ważny, ale ja nie maluję po to, żeby jakiś efekt super obrazkowy uzyskać. Tylko cieszyć się tym, że według pewnych prawideł, według pewnych... Ja sam później w tym mieszaniu kolorów odnajduję siebie. Jak ja to próbuję, czy i wam tego to polecam i chciałbym, żebyście to w sobie odnajdywali, żeby to było takie wasze, żeby to było odnajdywanie siebie i przelewanie tego na płótno. Czyli ten właśnie wideoblog jest po pierwsze sposobem na naukę malarstwa, po drugie dla takich osób, a może nawet po pierwsze, dla takich osób, które się uczą i chcą się uczyć malarstwa, a nie malowanek, i dla takich osób, które chcą z tej pasji, w tej pasji odkrywać siebie, cieszyć się tym, odnosić jakieś tam przyjemność, radość i po prostu obcować z tym w tej bliskości, która tak wiele satysfakcji daje. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że i teraz, bo pomału pewnie... Aha, w ogóle to chciałem dzisiaj... Nie, dobra, konkurs jest, dzisiaj nie będę malował, będę tylko chcę wam z tym przekazem do was dotrzeć. Teraz parę rzeczy dotyczących mojej pracy tutaj, na tym vlogu. Jak powiedziałem, skupiam się na tym, godziny spędzam czasu nad tym, żeby to realizować. Całą energię, całą tam, teraz chcę energię, jakąś tam tą pracę, ten czas, który tutaj, który nad tym spędzam. Jak widzicie, ten wideoblog się rozwija, codziennie są nagrania, chociaż albo prawie codziennie. Chciałbym, żeby to było codziennie, już dojść do takiej perfekcji, takiej, że sobie nagrywać na przykład 2-3 odcinki wcześniej, żeby mieć już na emisję do przodu. Każdy dzień, żebym miał tą emisję i tą publikację nowego materiału, natomiast mieć też czas na to, drugiej sprawie, którą się oddaję teraz, to znaczy pracą z moją grupą kreatywną Kreatywni Polska. Zaraz do tego wrócę, ale i na tym, jeżeli teraz robię to, co robię, robię ten wideoblog, to też chciałbym w tym momencie, może najpierw powinienem podziękować. Dobra, najpierw podziękuję. Najpierw chciałem podziękować tym osobom, które mnie wspierają. Bo to dzięki wam ten wideoblog robię. I taka jest kolejny moja propozycja i kolejny postanowiłem dzisiaj. I od tego odcinka to się stanie. To znaczy w tym jeszcze nie, ale w następnym tak. Że właściwie to nie dziękuję wam. Dzięki wam to robię, moi patroni. Moi patroni, kochani, moi wspaniali razikowcy, bo tam głównie się skupiają te osoby w tym. Tam są te już 32 osoby, które po prostu mnie wspierają. I to dzięki wam ten wideoblog będzie się pojawiał i pojawia. Bo ja teraz po prostu się temu oddaję w całości, w całą energię. A druga rzecz, a pierwsza rzecz to będzie właśnie dla pracy z was. W podziękowaniu za to, że wy mnie wspieracie, ja dziękuję wam. W ten sposób będę się wam odwdzięczał i odwdzięczam się wam, żebyście ze mnie, z mojej doświadczenia, z mojego korzystali i chcę się tym dzielić już tam w pracy z wami kreatywnymi. Kreatywnymi, którzy będą później będą spełnieniem w przyszłości mojej idei Szkoły Malarstwa Adama Razika. Zapis się urwał i teraz nie wiem, na czym skończyłem. Czyli Kreatywni Polska będą tym kolejnym, będą tym pierwszym z etapów. Później docelowo powstanie mojej tej szkoły, tego mojego ziszczenia, mojego marzenia, mojej misji, którą będzie gdzieś tam powołanie tej szkoły malarstwa. I wam chcę bardzo, bardzo podziękować. I będę wam w każdym odcinku dziękował. I z tym wiąże się moja propozycja i mój pomysł. Dzisiaj i postanowienie, że od następnego odcinka będę w
W każdym moim filmiku na końcu znajdzie się lista moich patronów. Jeżeli jesteś moim patronem, to tam jest dla ciebie miejsce i będziesz wyszczególniony. I tutaj moja prośba do tego, bo wiem, że niektórzy będą chcieli pozostać anonimowi, to dlatego nie będę pisał do każdego z was, moi patroni wspaniali, że czy się zgadzacie, czy nie. Tylko potraktujmy to w ten sposób, że jeżeli nie napiszecie do mnie, moi wspaniali razikowcy, moi kochani, to będzie znaczyło, no nie wszyscy, dlatego mówię, apeluję do was, bo nie na grupie, nie w grupie Kreatywni Polska na Facebooku, tam w naszej zamkniętej grupie, bo być może jeszcze znajdą się osoby, które będą chciały mnie wesprzeć i w tym momencie dołączą do nas, to po prostu napiszcie mi, że nie chcecie, że chcecie pozostać anonimowi, to tam w tym moim filmiku tam to wasze nazwisko się nie znajdzie. Ale jeżeli nie będziecie chcieli, znaczy jeżeli nie napiszecie, to potraktuję to jako to, że po prostu to w podziękowaniu, oczywiście tam taki zrobię przewijający się filmową listę osób, które mnie patronują, które mnie wspierają, bo dzięki wam wspaniali moi kochani patroni ten kanał istnieje i ja będę tu się rozwijał, będę pokazywał i dzielił się z innymi, a z wami będę pracował i wam będę w podzięce tę pracę oddawał na kanale. Dlatego o to proszę i o taki. Czyli w następnym odcinku już będzie lista moich patronów na końcu. A wszystkich tych, którzy jeszcze nie są moimi patronami, a chcą mnie wesprzeć i chcą, żeby też w taki sposób mi jakoś podziękować za ten trud, za tę moją energię włożoną, za ten czas stracony. Wiecie, w jakimi ja się problemami borykam. Po prostu to jest po prostu makabra. Jakbyście to widzieli, w jakich ja tu warunkach i jak ja to robię, jakimi środkami, to byście za głowę się złapali. Ja nagrywając filmik przy tych lampach moich roboczych, takich wiecie, z marketu kupionych za tam grosze, które nie dość, że prądu tyle czerpią, to jeszcze temperaturę za niedługo zacznie mi pod tym ściekać. Z komputerem, z jakimś miejscem. Ja teraz zastanawiam się, już pomijając te wszystkie moje przypadłości, te moje ataki hakerskie ostatnie, które mi się zdarzyły, ja wszystkie całą moją pracę, jak pewnie nie jeden to by się załamał, powiedział już dobra, zamykam ten kanał, koniec, ale nie, ja chcę to robić, ja chcę się z tym z wami dzielić. Czyli to tak, miałem o kreatywnych, miałem o malarstwie powiedzieć, miałem o tym, dlaczego tego wideobloga robię i co jeszcze miałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć o tym, że ja mam tam, ja żałuję, że ten profil na Patronite nie zrobiłem z jakimś, może teraz powinienem to zrobić, może z tymi dowodzącymi, prowadzącymi Patronite jakoś tam do porozumienia dojdę i pewne rzeczy tam, no nie będzie tam dużych różnic, ale tam są, ale właśnie, że tego nie wpisałem, że po prostu... bo do mnie dotarło to, że nie dziękuję wam za to, przecież dzięki wam chcę to robić i chciałbym to robić i bez was tego nie będę robił, bo przyjdzie taki czas, że po prostu, a jak będzie was więcej i więcej i będziecie też czerpiąc ode mnie jakąś wiedzę i podziękowaniu za to mnie wspierać, to dla mnie będzie najbardziej, wiecie, to po prostu serce rozpiera, jak ja tam wchodzę na tego Patronite i patrzę, a tam kolejny patron i to naprawdę aż chce się żyć, bo po prostu to... O tej rzeczy jeszcze nie powiedziałem. Po pierwsze to robię to dlatego, żeby też mieć na to, żeby ten kanał prowadzić, żeby to po prostu robić ten. Ale generalnie to ja chcę też, żeby w tej misji, tej szkoły, tego, żeby po prostu kiedyś to z tego zrodziła się wielka idea, wielka grupa miłośników, takich naprawdę ludzi. To nie odnoszę teraz też do tego, tylko osób, które tą pasją chcą żyć, chcą malować, ale też może znajdą się wśród was tacy, których stać na to, żeby wesprzeć jakąś większą kwotą, bo moim ideą to jest ta szkoła,
ale to nie jest taka szkoła rozumiana w pojęciu takiej, jak my to teraz rozumiemy. To jest szkoła, która będzie miała wiele aspektów. To będzie szkoła, która gromadzi osoby, które chcą z tej pasji żyć, które chcą na tym zarabiać pieniądze. I żeby, tak jak dla mnie teraz będzie Patronite, i mam nadzieję będzie, i na razie jest, i to się rozwija, i tych osób patronujących jest coraz więcej, to ja chcę taki patronat, mówiłem kiedyś o fundacji, żeby taką fundację do życia powołać, kiedy zgromadzimy środki na to, żeby ta grupa osób, którzy chcą z tego żyć, którzy chcą się tym cieszyć i nie dbać o codzienność, mieć to zaspokojone, te bieżące potrzeby związane z życiem, z codziennością, to żeby po prostu rodzajem stypendiów takich, ale takich, nie takich, wiecie, 300 zł na miesiąc, tylko po prostu takich, które pozwalają. Malujesz obrazy, masz to wszystko, czynsz, są wszystkie opłaty zapłacone i masz, nie masz tej głowy zaśmieconej po prostu tą codziennością, tym, że no rozumiecie, o co chodzi. Że po prostu z tej pasji, żeby na tym zarabiać, na tym żyć. Czyli pomału będę kończył, bo będzie odcinek za długi. Czyli moja prośba jest taka. Co do tych podobnych moich bohaterów z podwórka, Zenka i Benka, jeżeli odnajdziecie podobieństwo, zapraszam. Zrobię ten obrazek, skończę, żeby były podobne te osoby do was, do waszych, do rozpoznanych osób, które gdzieś tam już są podobne, albo mogłyby się stać podobne właśnie do tych osób. Po drugie, to podziękowanie głównie dla moich, to miał być odcinek taki w podzięce za wspieranie. Za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że ja dzięki wam będę mógł ten vlog prowadzić i dzięki wam, moi patroni wspaniali, będę mógł oddawać się tej pracy z wami już w kreatywnych, Kreatywni Polska, patroni Adama Razika. Na razie jest zamknięta grupa na facebookowa. Tym samym proszę też, bo znowu pojawiają się, jeżeli prośby o dołączenie do grupy, ale jeżeli no warunkiem jest ten patronat, tak? Jeżeli prosicie mnie od razu, wysyłacie mi prośbę o przyłączenie, no to nie odrzucam z automatu tych próśb, tylko po prostu piszę do was wiadomość, że to na tym polega, żebym był nieuczciwy wobec innych członków grupy i tak dalej. I wtedy ten patronat jest tym... To nie są wielkie kwoty, dlatego na mój profil zapraszam, to się dowiecie, jak to wygląda. Żeby dostać się do grupy, to jest ten próg miesięczny 10 zł. I to chyba nie jest dużo w porównaniu z tym, co przy okazji tego, co dostaniecie, że tak powiem, w tej podzięce za patronat w grupie i porad i kontaktu ze wspaniałymi ludźmi, takimi jak wy, którzy to po prostu są cudowni. Ja naprawdę jestem tak podbudowany tą... Oddałbym życie za takie osoby, po prostu, no nie, może przesadziłem, ale nie, no to jest naprawdę bardzo motywujące, to jest po prostu tak dla człowieka, który taką ideę gdzieś tam sobie, którego idea się zrodziła w ten sposób i później widzi, jak to pięknie się rozwija, to jest naprawdę bardzo, bardzo takie motywujące, mobilizujące i zapraszające do tego, żebym aż się chce to robić, ale większość tej pracy będę tutaj oddawał właśnie w grupie moich patronów, którym jestem wdzięczny i jest za co dziękować właśnie za to, co dla mnie robią, czyli mnie wspierają. Dobrze, moi kochani, żeby nie przedłużać, żeby ten czas... Czyli podsumowując jeszcze patronat, jeżeli wszyscy patroni, którzy już są, to w następnym odcinku znajdą się na liście w każdym moim filmie będziecie wymienieni jako moi. Dzięki wam, waszemu udziałowi powstaje to nagranie. Ten film jest dzięki waszemu udziałowi, dlatego tam będzie ta lista. Że ja na to nie wpadłem wcześniej. No jeszcze będę ten, bo ja mam wiele, że tak powiem, pomysłów, projektów już rozpoczętych. Jeżeli tego nie widzicie jeszcze, moi patroni wspaniali, że tam pewnych rzeczy
nie otrzymaliście, bo tam są bonusy takie jak fotografie moich prac, które w ogóle teraz nie mam fotografii moich prac, bo wszystkie przez atak hakerski. Tam jakieś parę jednostkowych zostało, z których, ale to wszystko dostaniecie w bonusie tym, czy tam te porady, te moje o kalendarze, które po prostu są tym moim takim... To wszystko będzie tam spływać do was, jeżeli jeszcze tego nie otrzymaliście, bo to poczytajcie też, te osoby, które nie patronują, to poczytajcie o tym na profilu Patronite moim. Ale właśnie głównie to ta praca i taka indywidualna poznawanie każdej z was. Będzie to teraz trudniejsze pewnie, jak się nagle okaże, że... Ale na razie sobie będzie dobrze, będziemy po prostu działać, pokażemy światu, co znaczą kreatywni, Polska. Dobrze, rozgadałem się i pomału zaczynam głos tracić. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam do następnego odcinka. Już będzie malowanie, już będzie dużo się działo, nowych rzeczy. A na grupie uzgadniamy, realizujemy swoje pomysły. Teraz pierwszy temat, dobra, nie będę, ale zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze nie są. Moi kochani, do zobaczenia, do jutra. Ten kanał jest dla osób, które kochają malować, kochają malarstwo i chcą się uczyć malarstwa. To ma być głównym celem. Tak jak przystało według reguł, pewnych kanonów, pewnych zasad, pewnych prawideł, którymi ja tu z wami się dzielę przez to moje okienko, jakim jest ten kanał na YouTubie. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Cześć!